Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić gałkę oraz mieszek w Volkswagenie Golfie 4. Identyczną wymianę mamy w Boże, bardzo podobno w Passacie B5 oraz innych samochodach z grupy VAG, czyli Skoda, Audi bądź Seat. Tutaj mam, pokażę Wam też również, jak wygląda 22-letnia oryginalna gałka, jak jakościowo ona się ma z nowym zamiennikiem kupionym na popularnym portalu aukcyjnym. Gałka pochodzi oczywiście z kraju kwitnącej wiśni. Nie no, taki żarcik. To jest po prostu zwykła chińszczyzna. Pokażę Wam mniej więcej, jak to jest wykonane, żebyście też na przykład mieli jakieś odniesienie, jakbyście chcieli taką kupować. Oczywiście tu jest troszkę inna gałka. Jest to gałka na wzór tej z Audi S-Line, a tutaj jest oryginalna gałka. Pierwsze co, to musimy ściągnąć tutaj tą ramkę, czyli podważamy sobie tutaj, dajemy ręce, podważamy i mamy uwolniony mieszek. I teraz tak, przed zakupem zmierzcie sobie, jakiej średnicy jest tutaj gałka, ponieważ występują dwa rodzaje. Są z tego co się orientuje 19 tego pręta i 23. Ja mam, zaraz Wam powiem, u mnie jest akurat 13, przepraszam, u mnie jest 13. Jeszcze raz sobie zmierzę. Tak, u mnie jest 13 mm. Także zmierzcie sobie to, bo to jest zależne, jeśli wymieniacie tą gałkę i tutaj musi być identyczna po prostu średnica montażowa. Teraz może opowiem Wam troszkę o jakości samej tej gałki oraz tej, z tego skórzanego mieszka. Jak widzicie, tutaj ja zakupiłem sobie wersję z taką srebrną obramówką. Oryginalnie ja tego nie mam, ponieważ mam to troszkę inaczej skonstruowane. Tak, jeśli chodzi o sam mieszek, ja oczywiście jest to eko skóra, także nie spodziewajcie się, że wytrzyma Wam to, nie wiem, 10 lat, no bo to niestety nie jest na taki czas produkowany, żeby to wytrzymało. Ogólnie ramka tutaj jest dość elastyczna. Wiadomo, jest to ale takie metalizowane. Jest oczywiście plastik, który udaje, że jest jakiś tam aluminiowy. Zobaczymy przede wszystkim, czy ta ramka będzie pasowała, bo z tego co się orientuję, często te ramki są zbyt luźne. Tutaj te zaczepy, bo znowu w drugą stronę trzeba je delikatnie przypiłować. Zobaczymy, jak będzie w moim przypadku. Ogólnie tutaj zszycie samego mieszka jest spoczko. No tutaj trochę mała wtopa, jeśli chodzi o zszycie. To tutaj też jest oczywiście plastik, który udaje aluminium. W oryginale oczywiście, jak kupimy sobie taką gałkę z Audi, jest to metalowe. Tutaj oczywiście jest to też taka ekoskóra. Jest to, powiedzmy sobie, no nie, jest to twarde. Przepraszam, jest to twarde, jest to dość przyjemne w dotyku. I tutaj mamy emblemat. Z tego co wiem, tutaj na emblemacie ten chrom, te posrebrzanie dość szybko się podobno niszczy, jeśli jeździcie w jakichś, nie wiem, obrączkach, czy jeżdżą Wasze kobiety z pierścionkiem, podobno się dość szybko to zmazuje, po prostu te sreberko odpada i podobno tutaj te emblematy dość szybko się też zużywają. Teraz Wam pokażę, porównując jeden do jednego gałkę oraz tutaj te emblematy do oryginału. Natomiast tak prezentuje się 22-letnia gałka w moim Volkswagenie. Przebieg, który mam na liczniku, to 260 tysięcy, ale spodziewam się, że jest on większy. Także emblematy wyglądają, jak według mnie, jak na ten czas, bardzo dobrze. Jedynie oczywiście tu też te sreberko, zobaczcie sobie, tutaj jest po prostu już obszczerbione, ale ogólnie gałka jest w bardzo dobrym stanie, powiem Wam. Może ktoś nie jeździł w mieście, nie wiem. Jest to troszkę inny materiał, ponieważ jest to taka guma bardziej. Delikatnie jest bardziej miękka od tej z AliExpressu. Zobaczcie sobie teraz jeden do jednego, jak to wygląda. Tu oczywiście mam folię, dajcie mi chwilę. Dobra, zdjąłem folię. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy to nie będzie za parę dni już zdrapane.
ale dam wam oczywiście znać. Także widzimy, tutaj dużej różnicy nie ma, jeśli chodzi o samą tutaj ten emblemat. Chociaż powiem wam, że tutaj jest bardziej ten matowy, a ten tu jest bardziej jakby połyskujący. I co jest dużą różnicą, to że tutaj te oznaczenia biegów są jakby nadrukowane na tym czarnym kapslu, a tu jest to troszkę zrobione inaczej, bo tu to wygląda tak, jakby to było zrobione na czarnym kapslu, a na tym jeszcze był taki jakby plastik, czyli jakby było to w środku, a tutaj jest na zewnątrz, dlatego to się pewnie tak szybko zużywa. Dobra, gałki tak wyglądają. Dobra, przejdę do wymiany. Dobra, gdy już sobie zmierzyliście średnicę tego tutaj drążka, wyciągamy tutaj i teraz tak. Ja tu już miałem, oj, przepraszam. Więc tak, cała ta gałka trzyma się na tym drążku w oryginale, bo ja tutaj już to mam wymieniane. W oryginale jest tutaj taka opaska, również taka zaciskowa, tylko że tutaj ja już mam wymienioną na taką po prostu na wkręt, na śrubę taką zaciskową. W oryginale jest to taka opaska, która się po prostu tutaj ściska z jednej strony kombinerkami i znowu w drugą stronę trzeba ją poluzować. Także wy będziecie mieli tutaj taką opaskę. Tu sobie włożycie śrubokręt, ją sobie po prostu troszkę poszerzycie tą blachę i wtedy ta gałka schodzi. Powiem wam 2-3 razy i taka oryginalna blaszka już jest do wyrzucenia, ponieważ ona się łamie. Taka jest lepsza na taki wkręt. Także odkręcam sobie to. Dobra, gdy macie tą opaskę już po prostu tutaj odkrzywioną, czyli ją macie poszerzoną lub macie taką jak ja poluzowaną, wtedy ciągniemy tutaj ręką gałkę, przekręcamy. Musimy ją pociągnąć mocno do góry. Wtedy gałka nam wyjdzie. Tak to wygląda. I tutaj pokażę wam, jak, o co chodzi z tą średnicą jednej i drugiej gałki. Chodzi po prostu o to, aby ten otwór był zgodny z tym, co mamy tutaj na drążku. Tutaj akurat widzę, że w zestawie, w tym moim zamienniku, jest tutaj właśnie taka opaska, jaką wy macie w oryginale, taka zaciskowa. Ja wolę, powiem wam, tą co mam. Także ja sobie to zdemontuję, gdzieś tam na bok wrzucę. Zdemontuję sobie już do końca tą opaskę. Zamontuję sobie tą opaskę. Chociaż tutaj, powiem wam, jest troszkę mniej miejsca, jak widzicie, względem tego, co jest w oryginale. Czekajcie chwilkę. Zobaczcie sobie. Troszkę jest tutaj mniej miejsca, ponieważ tutaj mamy więcej miejsca jak tutaj. Tutaj nam ten plastik, który trzyma mieszek, troszkę przeszkadza. Zobaczymy, czy to uda się z moją opaską, czy będę musiał założyć tą oryginalną. No, zobaczymy. Dobra, zakładamy go teraz na ten drążek. Musimy sobie oczywiście tą gałkę wyśrodkować, żeby to było oczywiście równo. Dobra, gdy sobie tą gałkę tutaj wyśrodkujecie, nakładacie sobie ten pierścień, tą opaskę, czy tą, co macie w zestawie, czy tą oryginalną. Zakręcamy sobie to. No i oczywiście, gdy już macie to praktycznie do samego końca dokręcone, dajcie sobie go na luz. Ściągnijcie sobie oczywiście tutaj tą ten mieszek i sprawdźcie, czy jest na pewno idealnie na środku, bo u mnie na przykład gałka podczas tutaj wkręcania, widzę, że lekko się obróciła. Tutaj macie jeszcze jakąś delikatną możliwość manewru, bo lepiej to zrobić teraz i dokręcić, niż później znowu odkręcać, poluzowywać i kombinować. Także dokręćcie sobie dobrze tą opaskę. Teraz ściągamy mieszek w dół i zaczynamy od mojego montażu tej ramki od tyłu, czyli tutaj najpierw tył. Potem wchodzi tutaj przód i zaraz zobaczymy, czy ramka się dobrze będzie trzymała, czy nie będzie za duża. Bo oryginalna jest, dobrze się trzyma. Dobra, już widzę, że trzeba troszkę użyć tutaj siły. Czyli nie jest to jakoś idealnie, ale poczekajcie chwilę, jeszcze tu dociśniemy. No, jest trochę problem. Jak widać, chyba jest trochę za bardzo tutaj. Tego pomogę sobie jakimś tutaj śrubokrętem. Muszę to docisnąć trochę bardziej. No, jak widzicie, jest to troszkę za duże. No niestety, jak się okazało, Chińczyk troszkę za dużo tutaj
plastiku dał, ponieważ jak damy te tylne tutaj zaczepy i później próbujemy dać te jakby tutaj, przepraszam, te najpierw tutaj te z przodu, a później te z tyłu zaczepy, i trzeba to zrobić na siłę i niestety jeden zaczep wejdzie, drugim jest problem, dlatego sobie to teraz trochę przypiłuję. Dobra, trochę podpiłowałem sobie tutaj te zaczepy, ponieważ Chińczyk za dużo nalał, i powiem wam, że jak podpiłowałem, to jest to dobrze, w miarę się to wszystko ładnie trzyma ta ramka. Oczywiście trzeba podociskać, róbcie to, jeśli wam się zdarzy, że będziecie musieli sobie podpiłować te ząbki, te zaczepy, róbcie to, że tak powiem, stopniowo, nie od razu zjedźcie pół ząbka, ponieważ później będzie wam to zbyt luźne i będzie wam to po prostu całe latało, także delikatnie, powoli. Najpierw pamiętajcie tutaj zaczepy jakby z przodu samochodu, lewy bok na przykład, tutaj tylny lewy bok, prawy bok i zaczep z tyłu. Dociśnijcie sobie to i oczywiście sprawdźcie, czy gałka wam po pociągnięciu do góry nie wyskoczy. Teraz jak chcecie zobaczyć sobie, jak wygląda oryginalna ramka, jest ona troszkę inaczej skonstruowana. Mamy tutaj z przodu długi jeden zaczep, natomiast z tyłu mamy tutaj dwa takie malutkie zaczepy. W tym zamienniku są one zdecydowanie, że tak powiem, większe i dlatego to nie pasuje idealnie. Jeszcze teraz takie małe porównanie, jak ta gałka się prezentuje, i zobaczcie sobie, jak się prezentowała oryginalna gałka. Jak dla mnie zamiennik, jeśli chodzi o sam wygląd, jest na plus, bo jest to z jakby na wzór Audi S-Line, tak? Zobaczymy jednak, ile to wytrzyma. W razie czego nie wyrzucam tego, tej góry z biegami, najwyżej sobie to przykleję, jak tu się szybko zadrze. Także dzięki za zobaczenie. Jeśli macie jakieś pytania co do tego, jakieś wymiany czy jakości samego mieszka z gałką, piszcie. Wiem, że filmik trochę dłuższy, bo powiedziałem wam też o tym, jak to jakościowo wychodzi taka gałka. Jak chcecie, podam wam link do tego. Także trzymajcie się, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Na razie.